Hałas, potworny uliczny ścisk, przeszywający dźwięk klaksonów. Tym przywitało nas południowoindyjskie, nieczęsto odwiedzane przez turystów, miasto Kanur. Kanur jest przeciętnym, głośnym, zatłoczonym keralskim miasteczkiem. Jednak my przyjechaliśmy tu po to, żeby zobaczyć pewną świątynię, a w niej zobaczcie sami. Właśnie tu chcieliśmy dotrzeć i właśnie z nim chcieliśmy się spotkać. Wygląda imponująco i trzeba przyznać, budzi respekt. To Mutapa, dla Hindusów najważniejszy i najprawdziwszy bóg tutejszej świątyni. To, co widziałam tu przed chwilą, dla mnie było jedynie rodzajem niezwykłego przedstawienia, jednak dla ludzi stojących obok było czymś znacznie więcej. Niezwykłym spotkaniem z kimś niezwykle ważnym. Uroczystość kończyło błogosławieństwo. Wierni powierzali Bogu swoje prośby, dziękowali za łaski. Nam też udało się stanąć przed Mutapą twarzą w twarz. Prosiliśmy o szczęśliwą podróż po Indiach. Po uroczystości był czas na kolację. W wielu indyjskich świątyniach działają kuchnie, gdzie można liczyć na prosty, ale pyszny i świeży posiłek. Najczęściej to ryż i dal, czyli gęsty sos lub zupa z soczewicy. Teraz byliśmy głodni już tylko kolejnych wrażeń. Resztę nocy spędziliśmy na miejscowym festiwalu tradycyjnego tańca Kathakali.